Cześć, cześć wszystkim, witam serdecznie. Ja jestem Lone Star, a tak naprawdę chciałem Was zaprosić do kolejnego, jednego z jeszcze wielu moich odcinków. Co tak naprawdę chcemy tutaj zobaczyć? Chcę Wam przedstawić jedną z gierek, które może wiele osób z Was pamięta bądź grało. Jak wiecie, nie jestem fanem grania tylko w nowości i lubię odświeżać stare klimaty. Gra ma taki po prostu symboliczną nazwę 13. Jest 2003 roku, więc nie jest to młodziutka gra. Dla tych, którzy w nią grali, będzie to takie małe przypomnienie. Dla tych, którzy nie grali, polecam obejrzeć, żeby zobaczyć, co działo się w latach 2003 i jakie gry wtedy producenci prezentowali. Gra jest sławnej firmy Ubisoft, którą wielu z Was zna i grało na pewno wiele gier tej firmy. Co, nie będziemy owijać bawełnę, po prostu stworzymy sobie nowy profil. Ja nie ukrywam, odpaliłem ją sobie na chwilę, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, jak działa. Ma ta gra swój klimat, ale to zresztą zobaczycie. Po prostu stworzymy sobie nowy profil, będziemy się nazywać 13, żeby nie zmieniać tam dialogów, żeby to po prostu fajnie wyglądało. Zapiszemy. No tak, oczywiście nie mogę. Dobra, zrobimy tak, że stworzymy go sobie z jedynką. Jedynka, zapisujemy. Jak widzicie, wszystko jest zrobione w konwencji komiksu i tak to w ogóle cały czas prawdopodobnie będzie, z tego co widziałem na screenach, bo nie grałem nigdy w tą grę. Widziałem raz, jak kumpel w nią grał w 2003, w 2004 roku, kupę lat temu. I co? Kontynuacja nie, wyjście, gra wieloosobowa nie, po prostu odpalamy nową grę. Mamy tu filmik, z tego co widzę i z tego co kojarzę, to prawdopodobnie jest to prezydent. Tak przynajmniej w Stanach to zawsze wyglądało. No i sami widzicie, chyba zaraz zginie. Widzicie co fajne i dość oryginalne jest to podejście do gry w stylu komiksów. Grafika też widzicie, że jest raczej komiksowa. Nie ukrywam, że dość ładnie to nawet wygląda, mimo tego wieku tej gry. Mamy szybki taki look na to, co się działo, co się stało chyba. Fajna czcionka. Są polskie napisy, więc też myślę, nie będzie problemu z tymi dialogami. Jesteśmy w stanie to ogarnąć. Wiemy, że będziemy grać facetem. To zresztą widać po brodzie. Chyba, że ktoś na dziewczynę z taką brodą. O! Pamela Anderson. No, a jak będziesz chciała, to jeszcze porusz czymś innym, nie tylko nogami. Dla niewtajemniczonych chodziło mi oczywiście o głowę. Wiecie co? No spoko, taki efekt rozmycia. Nie wiem teraz, czy to jest związane z grą, czy...
Nie no, jest to związane z grą, co ja gadam przecież. Idziemy za Pamelą. Zobaczymy, co to wniesie. Patrzmy cały czas przed siebie. Jakaś retrospekcja. Powoli nas to wkręca w klimat tego, co się stało tak naprawdę. No nawet Enter, Private, OK. Więc idziemy tu. Przeszliśmy. Jest jakiś gość, strzela. Tu też strzela. I co? Co? Dostałem kilka strzałów i co? I wypadłem. Dobra, OK. Sir, can you hear me? I'll take you to the first aid station. Try to walk. Wiecie co, nie ukrywam, że trochę mi to przypomniało Jasona Bourne'a. Damn it. Ci, którzy oglądali, na pewno wiedzą. Gość nic nie pamięta. Wypadł z łodzi, strzelali do niego. Okej, okay, zobaczymy. Helen, it's Janet. I just picked up an injured man on Brighton Beach. He's got no ID and can't remember a thing. I need to bring him in for a CAT scan as soon as possible. An hour? Perfect, we're on our way. How are you feeling? Still no memory? I found this key in your pocket. Ever heard of Winslow Bank? Here. Who's that? Whoa. Co? A miałem co do niej tyle planów. Wiecie co? Gra jest bardzo intuicyjna, jeśli o to chodzi. Także klawiszologię wszyscy mogą poznać bez problemu, bo idziemy. Dobra, zobaczymy, tak? Standardowo przeładowanie. O, widzę gościa. I nie jest przyjaźnie nastawiony. Wszędzie, gdzie się pojawia taka rączka, no to wiemy, że możemy coś tu zrobić. Więc to też będzie jakoś tam pomocą, prawda? Wybierz apteczkę z ekwipunku. A ekwipunek mamy gdzie? Nie wiem jeszcze, gdzie mamy ekwipunek. Ale do tego też dojdziemy. O, jest kałach. Spoko. Jak widzicie, akcja na pewno dość szybko się zaczęła. Podejdziemy bliżej. Dobra, załatwiliśmy tego, załatwiliśmy tego. Muzyka trochę buduje tutaj klimacik. No, niestety, ale Janet już nie wróci, leży sobie. Chyba umarła. Jak ktoś chce, niech sprawdzi. O, widzicie, tak spoko, tak komiksowo porobione. 4, 5, pięknie. O! Jak mówiłem, kiedyś pamiętam, jak mój znajomek dawne lata temu, właśnie jak ta gra wyszła, kupił ją sobie po prostu. I nie ukrywam, że było całkiem spoko. Parę razy oglądałem, jak gra. Gdzieś tam już dalej był. No ale jak sami wiecie, było to parę ładnych lat temu. Czemu nie chcą mnie zabić? Aha, oni chcą ten klucz, co ja mam. No dobra.
Widzicie, nawet to, co mówiłem, podobne trochę do Jasona Bourne'a. Z tego względu, że on też przecież, jak go wyłowili z oceanu, miał przy sobie klucz wszyty. Może nie klucz, ale miał identyfikator z numerem konta w banku, chyba w Zurichu, ile dobrze pamiętam. Lubiłem ten film. Tak naprawdę dalej go lubię. Zobaczymy. Ładnie mi headshoty wchodzą. Ciekawe, jak długo. Opuść plażę za pomocą ciężarówki. Jest klucz, ok. Co my tu mamy? Amunicja. Wbijamy. Wbijamy. Poziom ukończony. Wiecie co, to będą szybkie chyba takie poziomy tutaj, więc nie będę nagrywał pojedynczego, bo pewnie te filmiki byłyby po 5, po 6 minut. Zobaczymy. Kurde, mogło z Pamelą być tak fajnie, nie? Gość mi kogoś przypomina z tym jego białym zacierem z boku głowy. Kurczę, jakaś postać komiksowa też tak miała. Nie wiem, czy to nie był ten redaktor naczelny ze Spidermana. Tylko jak się ta gazeta nazywała, nie pamiętam. Ale on chyba też tak miał. Weź do skarbca, nie zabij personelu. Dobra. Czyli chyba taka bardziej teraz... mało mordercza. Proszę podejść do kasjera. Panie kasjerze. Mr. Roland? It's been such a long time. I assume you want to access your safe? Jasne, że chcę. May I have your key? Proszę. Right this way, please. Tak jak mówiłem, trochę naprawdę przypomina Jasona Bourne'a, bo tam było tak samo. On też po powrocie, po pierwsze co to poszedł do banku i tam się chyba zaczęła jazda. As you can see, we've upgraded our security system. You can't be too careful in today's world, right? Tak jest. Ostrożność przede wszystkim. Boże, jakie drzwi. Hello, James. Mr. Roland would like to access his safe. Hello, Mr. Roland. Hello, Mr. Roland. It's still at the far end of the room. Dobra, na pewno znajdę. Patrz, jakiś skarbiec. Dobra, wezwę na pewno. Wiecie co, skrytek tu jest od groma. Gość mówił, że na końcu, więc ciśniemy na koniec. A co to? O, widzicie, gra podpowiada. To powiem wam szczerze, że bardzo dobrze, że podpowiada, bo jakbym miał te wszystkie skrytki przeglądać, sprawdzać, czy się da którąś otworzyć, to chyba bym jeszcze szlak trafił. Bomba. I co? The timer. Znowu jakieś retro? No jest ten po... Carrington was right. They took the bait. That's the motherlode right there. The 20 would kill to get their hands on those files. Tam była kasa, jak we'll incriminate all of them from number 20 to number 1. What are you planning on doing on that boat? Confidential, huh? Oh, I get it. Well, if it's another one of that girl's ideas, I'd watch her six. She's nothing but trouble. Go ahead, set the bomb. Uh-oh. Chyba ucieknę, co? Ucieknij z banku. Nie wiem, co się dzieje, chłopie. Otwieram szufladę, tam bomba. Co mi zostało? Muszę uciec, nie? Cię mnie pytasz, co się dzieje. Właśnie.
Głupio ta trochę, nie? Well, well. I don't get the security system. Heja! Dobra, spoko. Na razie jeszcze nie będziemy brać ten. Wsparcie. Kultura przede wszystkim, czyli trzeba ze sobą zamykać. Wiesz co? Wiecie co? Nie zabij personel banku. Dobra, czyli dalej muszę pilnować się. To co z tego, że... Weźmy krzesło. Spoko. Podejdziemy blisko. Spokój, 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 spokój. Uy, go krzesłem. Fajne są te napisy, jak kogoś tam uderzymy. Jakieś tam tap tap, coś tam. To mi się podoba. Mówię, nie wiem, czy ile jest na rynku gierek tego typu, gdzie są takie same dźwięki, może nie dźwięki, gdzie sterowanie jest takie same, gdzie sam odbiór gry jest taki. O, widzicie, nawet słychać kroki. Uwaga! Pięknie! Krzesła się przydają w banku, nie? Nie mamy nic. To idziemy dalej. Tacka. Tam nam gra podpowiada, że coś potrzebowaliśmy. Chyba klucza. Drzwi są zamknięte na klucz. Tap, tap. Co? Zdziwiony trochę, nie? No tak. Delikatnie. Jakaś kobiecina tu krzyczy strasznie. No. Nie, żebym tu stał i się czaił na ciebie, nie? O! To nam nie pykło, naprawdę. Ale dobra, leży. Leży i tak ma być. Apteczka, więc to na pewno sobie weźmiemy. Tylko jeszcze nie opanowałem, jak się wchodzi do tego menu. Aha, tak się wchodzi, dobra. Użyjemy na razie rączek. Bo jak wiecie, nie możemy nikogo zabić. No i? Czyżby to było to, co... Nie, no to nie jest ta teczka, która była w banku. Już ja ją mam przy sobie. Mała skradanka. No nie no, to już w ogóle było kiepskie. Dawać krzesło. To było szybsze. Tak jest. No ale jest druga apteczka, więc jednej sobie użyjemy. I co dalej? Gdzieś tu alarm jest? Drzwi. Nie da się otworzyć. No dobra. Tutaj wrócimy. Co, i tu nic nie ma? Tacka. Jakbym dla kogoś poruszał się zbyt szybko, to dajcie mi znać, to będę starał się wolniej. Ale tak jakoś gra buduje fajny klimat i jakoś mnie to trochę napędza. O. Ja mówiłem, nie jest to trudna gra.
A wziąć zakładnika. Oh my god. Ciur. No i nie wziąłem zakładnika. No to lipa. No dobra, poradzimy sobie w inny sposób. Nie zabij personel banku. To nie poszło. Przydałoby się jeszcze jedno krzesło. Albo chociaż jakaś tacka. Coś, co byśmy mogli rozwalić na głowie. Dobra, padł. Więc teraz się przejmować nie musimy za bardzo tym. Widzicie, gra nam podpowiada, co mamy robić. Ej, strzelają do policjantów. Więc co, no, no my też sobie wyciągniemy pistolet, nie będziemy gorsi. Ale jak widzieliście, sprawdziłem, dalej nie możemy strzelać do personelu banku, ale do nich możemy. ...25 zdrowia. Trochę mało. O, strzelba. Przyda się. Pięć strzałów do strzelby. Gra mimo tego jak wygląda jest dosyć brutalna, więc z góry was ostrzegam. Bo już wiemy jak weszli. Dobra, spadł na sam dół. Więc my też idziemy na sam dół. Bo chyba to jest jedyna droga, z tego co widzę. Co? Steve Rowland. You are under arrest for the murder of William Sheridan. No dobra. No i co? Zostałem aresztowany. Szybki pogląd na to, co się stało. Zostałem aresztowany, okej. In your deposition, you even added that you don't feel like a killer. How touching. But the law doesn't operate on feelings, now does it? It operates on evidence, which I have in spades. Emery, the snapshots, please. Look at this photograph. See the impact on the back of the head? Where did the bullet come from, in your opinion? Wgniecenie z tyłu głowy, no to ja nawet go nie widzę. There. See? Right in the line of sight. And who have we here? Well,
Need I get a mirror? Or are you finally going to confess to the assassination of... Agent Scott, line one. So where's that file? You're not going to believe this, Colonel. Steve Rowland's military file is missing from the Pentagon. And they're positive your man was killed in a mission down in Mexico over 2 years ago. Well, his widow's in for a surprise. But before we announce your resurrection, Captain Rowland, what the hell's going on here? Nie wiem, co się dzieje. Siedzę przykuty do krzesła. Hey. Don't move. I'll get you out of those cuffs. Ma tyle kul, że powinien chyba mieć wszystkie w klacie. Wiecie co? Nie wiem, odcinek trwa parę minut już. Tak się zastanawiam, czy teraz przy okazji, jak mieliśmy to zakończone, czy go nie wstrzymać i nie przejść dalej. Dobra, i tak chyba zrobimy. Wiecie co, jesteśmy przykuci do krzesła i tak zaczniemy następny odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mnie nawet gra się trochę podoba, bo ma swój klimat, ma swój wzorzec, bym tak powiedział. A co będzie dalej, zobaczymy. Na razie mi się podoba, fajnie buduje atmosferę, jest fajna muzyka i taka po prostu rozrywkowa gierka. Dobra, do zobaczenia w drugim odcinku. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Jakbyście mieli jakieś info dla mnie, coś o czym nie wiem, bądź jeszcze nie jestem świadom, dawajcie cynk, na pewno skorzystam z rad. Dzięki, pozdrawiam.